Uszanowanko, witam po długiej przerwie, która zakończyła się restartem kanału, co możecie zobaczyć m.in. przez właśnie zmianę ikonki, a raczej awatara, tła, usunięcie starych filmików i w ogóle. A czemu? Bo straciłem wenę wcześniej, ale mniejsza. Teraz zaczynamy rozgrywkę z War Thunderem w siłach brytyjskich od pierwszego, w zasadzie zerowego levelu. No to co, śmigamy. Pewnie ciekawie was, czemu przestałem, o ile w ogóle kogoś ciekawi, czemu przestałem nagrywać. Otóż odpowiedź jest prosta, straciłem wenę i jakoś tak przestałem widzieć sens w nagrywaniu, ale wczoraj mi się odmieniło i postanowiłem zacząć od nowa, na tym samym kanale, bez starych filmików, bez starego pierdzielenia, wszystko nowiutkie. Na serię postanowiłem rozpocząć grą War Thunder, którą pewnie większość z was zna. To jest sławetna gierka o samolotach, konkurent World of Warplanes, twórców gry World of Tanks, no, chciałem powiedzieć Warcraft. I moim zdaniem jest no, lepszą grą niż właśnie wspomniany przed chwilą World of Warplanes. Gram na innym koncie niż posiadam, jak się wyrażę, oryginalnie. No, żeby po prostu zacząć od nowa, od zera do bohatera, że tak się wyrażę, postanowiłem wybrać jako moją pierwszą nację, bo teraz niestety jak się zaczynają nową grę, trzeba wybrać jedną konkretną nację i potem, po nie wiem, w piciu którego tam gieru czy coś, można dopiero odblokować inne. Także więc wybrałem sobie nację brytyjską i właśnie śmigamy samolotem o nazwie Fury. Fury. Czy wie? Najmniej mamy pierwsze co. Ale strzela. Taka dawno nie gra na takich papierach. O, proszę, pierwszy. Niszczony. Niestety straciłem chyba trochę, tak powiem, mojego skilla nagrywania. Let's play i innych takich. Więc z góry was przepraszam za mój lame, ale postaram się to nadrobić. Jak widzimy, nakrzania właśnie drugiego i zaraz go zdejmę. Cholera. Mam nadzieję, że mi nikt go nie skreśli. To jest czyste chamstwo w tej grze. Kurczę, nawalasz w typa 500 pocisków, ktoś walnie ostatni, tak powiem, strzał, zanim on padnie, no i zgadnij się na kogo przechodzi. Ale w zasadzie tak jest wszędzie. Czy to LOL, w sensie League of Legends, czy jakieś inna gra MMO. Zawsze są jakieś kill style, ale udało mi się go dostrzelić. Staty 02. Patrz, jakbym kurde zapomniał. To co? Lecimy na KI-10. Wiem, że moje pierwsze materiały będą do dupy. Znaczy, jeśli chodzi o wartość artystyczną mojego komentarza, ponieważ zupełnie wyleciałem z formy, mówię, jakbym w ogóle kiedykolwiek w niej był i nie potrafię już tak jeszcze ładnie mówić. A właśnie, kolejny kill w moim wykonaniu, z czego jestem bardzo rad, co by nie być radosny. I lecimy na swego imiennika, czy chiński szmelc. A tak mówię, ponieważ jednak, jeśli wygracie w to wiecie, że Chinole do 5 tieru są tak do dupy troszkę. Troszkę nawet bardzo. Więc dziwnie się nimi gra po prostu. Co się będę wypowiadał? Bardziej skoro. Niech pewno to wie. O cholera, tu jest chyba głupi pomysł. Tam się zaraz właśnie lecieć. Nie przyuważył, nie gladiator za mną leci, no to zrobimy nawrocik i ładnie go styramy. O, chodź, zniszczony pięknie, teraz gladiatorek. Plecy mam, nie mam pleców, to cudnie, ślicznie i w ogóle. Kogo? O, tutaj ładnie nimrodka raz ściągniemy. Jeśli chodzi o systematykę, nie, może nie systematykę, tylko jakby to nazwać,
długość każdego z odcinków. Myślę, że będzie to po jednej rundzie, chyba że runda będzie do dupy, w sensie króciutka. A oto, pokuszę się czasem może o dwie. Mam nadzieję, że dość ciekawie się to będzie oglądało, ponieważ no sam nie jestem przekonany o jakości swojego komentarza, aczkolwiek robię co mogę, żeby wam nie było przykro, byście mieli co oglądać. 6-0 ładnie, nie mogę narzekać, ale tam to mnie chce ściągnąć. O, jak widać mam kurde lotki troszkę pofatygowane, ale jesteś pięknie, chodź tu. Chodź, jest, dostał. W ogonek ładnie oszkodzony, o i 15. Chodź tu tatusia. Zaraz cię zniszczę. Chodź, jesteś bliziutko. No kurczę, wygląda jak widać. Zmierza szybko ku końcowi. W sumie może to i dobrze, więcej celu do zniszczenia. Jestem ciekawy, czy pierwsze u nas padną pojazdy naziemne, czy też powietrzne. O tych pierwszych tierach to nie ma bombowców chyba nawet. O, wleci ładnie w kurkę, wleci. Cudownie. Ktoś ma plecy? Ktoś ma plecy. Czy mam plecy? Nie, nie mam pleców, ale goni mnie P26. Właśnie przodowywuję, kurde, magazynek. Magazynek, nie, slot amunicyjny, cokolwiek. Ale już przodowany. Teraz tylko obrać następny cel. Jest fury! Fury, Fury, nie wiem jak mam mówić. O, tu jest piękny cel, tu jest piękny. Tu piszuter. Kurde, asysta. Nie lubię asyst, wolę jednak wystrzeliwać. Ale uwaga, czy mi się to uda strącić? Czy mi się go uda strącić? Na pewno nie z tym magazynkiem. Kurczę, muszę teraz go gonić, zwolnić najlepiej. Klapy jakie mam bez klap. A klapy się jednak przydają. Chociaż w upadowce słyną z tego. Zresztą słyną. Można zauważyć. To są bardzo skrętne. Co bardzo pomaga w walce z przeciwnikami z wyższego tieru. A przynajmniej, nie wiem, jednopadowcami. Nie wiem, nie znam nazwy, jak to się mówi. Wydaje mi mam plecy. I to nie zadowala mnie ani jednym celu. Dobra, zwolnimy trochę. O, pięknie. Teraz się my możemy na plecy wchrzanić. O ile w ogóle wlecimy do góry. Lotki uszkodzone to zajmuje więcej czasu, co niestety wpływa na moją skrętność. I właśnie wleciał na plecy. Kurde, sytuacja zmienna. I teraz chyba pierwszy raz padnę. Bynajmniej nie rajcuje. Leć tą czajką! Buraku! Leć! Kurde, chyba też zwalnia. No jojo, nie wykręcę i padnę. Pierwszy raz, dziękuję bardzo. No to czym teraz polecimy? Myślę, że nie mam tego, czym chciałem polecieć. Ale najemy drugą generacją naszej Fury. Jeśli ktoś z was nie gra w War Thunder, naprawdę polecam grę. Jeśli ktoś właśnie nie wie, co między czym wybierać, czy między WoWem, bo World of Warcraft, tak, między WoWem, a między War Thunderem, osobiście zalecam War Thunder. Ponieważ w WoWie jest takie, tak się wyrażę, z dupy sterowanie. Tu jest bardziej odpowiadające na wymagających graczy również tryb realistyczny, którego jeszcze no, nie ogarnąłem sterowania. Sukcesem jest dla mnie wlecieć w powietrze z lotniska stamtąd, a co dopiero kurczę jakieś poważniejsze rundki. Ale widzę, że jest remisik w zniszczeniu pojazdów naziemnych, a głównie o to toczy się bitwa. Więc trzeba coś z tym zrobić. Panie jeszcze nie wyda, ale Fury, chodź. Ach,
Ale zaraz go wyhaczę, zaraz go wyhaczę. Chyba, że ktoś mi pierwszy go wyhaczy. Ale nie. Chodź tu. Co we mnie strzelasz, patafianie? Kto cię uczy strzelać, kurczę? Jeszcze Japoniec. No i uszkodził mnie, no pięknie, jeszcze chyba tak nikt nie uszkodzi jak mój. Ale pół biedy, że silnik działa. O i ładnie. Ktoś z danym mnie ogarnął. Oczywiście Jezus! To jeszcze ten Jindaizu? Nie, to jest jakiś inny. Oczywiście nie uważając osobom chorym na dawno oczywiście. Ach, dobra. Zajmijmy się trochę całym na zimnymi, żeby to wygrać. Bo za pierwsze zwycięstwo dnia, które mam nadzieję teraz będzie, dostanę podwójne doświadczenie i cholera, zabrakło mi amunicji. Ajajajajaj, plecy są, pleców nie ma. Patrzmy na staty, o ich już jest mało. Coraz mniej, więc jest większa szansa, żeby to wygrać. Lekki bunkier, nie, bunkrów nie chcemy atakować. O, przyczaję się na DP26, jest sens, nie ma sensu. Ale mogę rozwalić im wóz, jest, rozwaliłem wóz. 2,5 kafla doświadczenia. O! Fajna liczba. Jeszcze raz 2, 5000. Może uda się wskoczyć na pierwszy tier za pierwszą próbą. Chociaż nie wiem, jakie są stawki, jeśli chodzi o wymaganie expa. Ogólnie tierów jest 20+, nawet nie wiem, czy nie 25-6. Ale na duży wybór w samolotach. Na każdy tier, w zależności od nacji, jest dużo samolotów. Nie wiem dokładnie ile, ale na każdy tier jest zawsze. No, może się zacząć liczyć, że no nie ma żadnego, nie? No to jest, kurczę, no trudno przewidzieć, jaką twórcy rozplanowali. Bynajmniej. Tutaj mi już teraz ostrzeliwanie jest. Ziemia zniszczona i tutaj nie wyrobię, cholę, ale zniszczyłem przynajmniej. Ach, no nie ma to jak poszedzony mózg. Oto Nimrodzik. Ostatni, zdaniłem to teraz ostro. Ach, ten pech. Dobra. Zobaczymy. Co to jeszcze, kto to jeszcze został? Kurczę, przegrywamy się, nawet chodzi o ilość samolotów posiadanych. Ale oni też już kilka z ostatnich. Raz, dwóch, trzech i zostało, co jeszcze mamy na samolot. Właśnie, kurczę. Nie fajnie, naprawdę nie fajnie. Odnośnie, jeśli chodzi o to, jak planuję prowadzić ten kanał, nie wiem, tym teraźniejszy kanał, tą wersję kanału, który jest ten sam, lecz odświeżony. Właściwie będę sobie pykał chyba w War Thundera. To będzie taka, że tak powiem, ciągła seria. No i jakieś single się będą jeszcze przeplatały na zmiany, myślę. Ciekawych gier. Mam nadzieję, że ciekawych. Chyba jakiegoś kiczu nie wybiorę. Wybiorę takie, które mi się podobają i które uważam za całkiem fajniusie, jeśli chodzi o granie. Dobra, ciskamy tego. I byleby go nie wyprzedzić, kurczę, nie możemy go wyprzedzić, bo wtedy ona wbije na plecy. A jaraj się, nie jaraj się. O, nie mogę przesadzić to skręcanie. O cholera, kij. Może mnie zniszczyć. I przegraliśmy. Ciul. Dobra. Ale expa i tak dużo przyszło. Popatrzmy sobie na statystyki i zakończmy tą farsę. Kurczę, no jak mogliśmy to przegrać, no? Ja się pytam. O, proszę. Pierwszy tier wbity. Ładnie dostałem. Gladiator MK We're Away. Ja nie będziemy kupować samolotów premium. Się chyba na nie przydadzą. Ale tego gladiatora chętnie kupię. Dobra. To co? Kupujemy. Aha, musimy jeszcze zwerbować załogę. I kupić tego pięknego samolota. Dobra, to by się wydawało wydawałoby się, że to wszystko na dzisiaj, więc mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnych odcinkach serii Zagrajmy w WT. No to nic, ja się z wami żegnam, do następnego razu, strzała.